A i jeszcze jedno, panienki. Witajcie w Bractwie Stali. Odmaszerować. Hej, hej, witam was serdecznie na kanale GodsMinion. Zapraszam na kontynuację naszej serii. W tym odcinku postaramy się dostać do środka i załatwić sprawę z tutaj wodzem mutantów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak widzicie, trochę inne ustawienie jest tutaj tych supermutantów, z którymi walczyliśmy. Jak skończyłem poprzedni odcinek, to niestety doszło do tego, że no, zginęli mi ludzie i musiałem zacząć od początku, od save'u ostatniego, i po prostu tutaj ułożenie supermutantów jest w inny sposób. No dobrze, spróbujemy w takim razie zejść na dół i oczyścić tamto miejsce. Nie wiem, co z tego wyjdzie. A trzymajcie kciuki, żeby to przyniosło efekt. Dobra. Kto tu jeszcze? Ryan jest. Zszywasz, dobra. Może te dwie osoby sobie poradzą tam na dole. Zażyjemy Radix. A nie chodzi o przekazanie, żebyś ty to zażył. Ryanowi przekażemy jedną sztukę. Niech on też przeciwpromieniujący lek zażyje w promieniowaniu i lecimy z tematem. Pytanie, czy nam to się uda, bo może nam się nie udać, tam jest dwóch supermutantów, którzy od razu są ustawieni. O, mamy wgląd w kompleks. Wiecie, zapiszemy grę. Wiecie? Odcinek 33. Dobra, więc chowamy ich, kończymy walkę. Jak my mamy do nich strzelać, jak my ich nie widzimy, słuchajcie. Koniec walki. Trzymacz ul. Co tu się dzieje? Nie wiem, czy oberwał. Dupa. Koniec walki. I strzymacz ulecz nam kolegę. Ryan tutaj będzie prowadził ogień, a strzywacz będzie go leczył. Siebie też musi. Ryan ją chowa teraz. I koniec walki. Wiecie co, taki jest problem, że ja nie wiem, czy oni tutaj zginęli. Dobrze, słuchajcie, zapiszemy jeszcze raz. Mamy save. Zobaczmy, co się dzieje. Dobry. Chyba go załatwił. Co się dzieje u góry? Nie widzę, co by się tu działo. To jest, słuchajcie, to jest najgorsze. On przeładuje broń. O
koniec tury zrobił, tak? No jakoś oni tutaj się nie papią, żeby dojść do nas. Więc słuchajcie, zaryzykuję i podejdę tutaj. Koniec walki. Niech wyjdzie. Je! O kurde. Dobrze, że przeżył. Nieruchomienie. Idź go. Ratuj. Zraniony. O, jeszcze go zraniłeś. Brawo, 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 strzywacz. Wstrząs mózgu. No, świetny, świetny lekarz. Na szczęście mamy tą torbę medyczną, więc będzie mógł zaraz mu połatać ten mózg. Słuchajcie, teraz tu mam taką zagwozdkę. O, dobra. Koniec walki. Śmiej ich widzieć, moim zdaniem. O kurde. Niedobrze. Chowaj się. Trzymasz ty też. Dobra. Koniec walki. Już tu strzelał. Przestraszyłem, słuchajcie. Przesuniemy się jeszcze bardziej. Dobra. Teraz zrobimy koniec walki. Leczymy naszego Briana. Będzie tym. Znowu mu mózgu nie uszkodzi. Dobra. Więc teraz przejdziemy do reszty naszej drużyny i spróbujemy podejść pod mury. Wiecie co, tego Harolda, to się go pozbędziemy, bo naprawdę on mi przeszkadza. Ciekawe, czy tu mogą znajdować się miny. Wiecie co, położymy ich wszystkich na ziemię. Przesuniemy go tu. Tutaj. Nasza luneta powinna mieć... nie ma jeszcze dostępu, ale dobra. Przeładujmy. Podejdźmy. Najbliżej jak się da. Żeby on nas... Auć. Dobra. Teraz... No fajnie, że on nas widzi, a my go nie widzimy. On może strzelać, a my nie możemy strzelać. O, dobra. A ty? Ciągniesz go? O! Świetnie! Sanitariusz. Nie ma sanitariusza. Szkoda. Cofnij się troszkę. Niech będzie miał trudniej do strzelania do nas. No tu nie wyjdę, słuchajcie. Tu nie wyjdę, bo tu stoją ci, wiecie, którzy i zrobimy tak. Luneta, rób porządek z gościem. Czemu nie możesz? Czy odsunąłem ją i ona nie może teraz do nich strzelać? Aha, no tak. Nie chodzi o to, że ją odsunęliśmy. Że po prostu jej się ruchy skończyły. Dobra. Więc teraz powinienem mieć już możliwość oddania strzału. Świetnie. Wstrząs mózgu. Świetnie. Będzie miał zeza. Odsuń się. Załatw go. Załatw go. Niestety. Tak, teraz ty. 33. Może się uda? Tamten oberwał. Ranny, dobra. No tutaj to się trochę obawiam, ale zrobimy tak. Podejdziemy tu. Oj, na razie. O, chyba mu się amunicja skończyła. Nasza luneta. Niech oddaje tutaj strzał. Tym razem w tego.
słabo. Czy ono ma jakieś leczenie? Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Musimy zadbać o jednak, żeby nasza ekipa była wyposażona. Każdy z naszych miał dostęp do jakiegoś steampaczka. Musimy przeładować. Już nie strzelimy. Więc na razie koniec. O, fajnie. Fajnie. Dostał w plecy od swojego. Sięgam. Też nie. Co teraz? A jak wstanę? Też nie. A jak całkowicie wstanę? 6, 0. Dobra, strzelamy. Teraz odsuń się. Słuchajcie, bardzo niedobrze. No zabij go. Sięgnie do niego, świetnie. A my mamy coś do leczenia? Trauma pak, psycho, no są dupa, nie mamy. Dobra, trzeba trzymać kciuki, żeby go nie zabiło. Gdzieś tutaj może, o nie, tu. Cyk, cyk. Koniec. Dobrze. Tam powinien nie żyć. Nieciekawa sytuacja, niech nasza luneta tutaj zrobi z nim porządek. Muszą być w końcu oddane takie śmiertelne strzały, bo no, to się źle może skończyć. Świetnie. Teraz ty. Połóż się. Przesuniemy go tu. Wejdzie tutaj. Stój. No na razie się wstrzymujemy. Bo ten się położył, nie? Dobrze. Wstań. Upa. Moim wstawaniem. Luneta. Upa. Niedobrze, słuchajcie, bardzo niedobrze. Seria, o, 71. Prawie nie żyje. Załatwiony. Aż wstał. Słuchajcie, z wrażenia. Świetnie. Trochę się boję tutaj wejść znowu, więc na razie nic nie robimy. Trzeba jednak wejść od frontu. Czy jakaś bazuka. Nie, dobra, niech mi się lepiej nie zbada tu. Meta 95. Jeszcze jeden strzał. Robię. Ty? Przeładuj, znowu to przeładowywanie. Może ruszyć się o 2. No, próbujemy, dobra. Tutaj znowu się wstrzymujemy. To trochę nas zblokowało, ten pomysł tutaj z tym przyjściem. Tą drogą nie jest dobrym pomysłem. Koniec tury. Szaluneta. Porządek. Jeszcze jeden strzał. Prawie. Mamy to. Na razie zrobimy koniec walki. Zobaczymy, czy ktoś tutaj z obecnych ma jakieś formy leczenia. Bo będziemy musieli cofnąć tego strzywacza. O, zaczęło się. Nie wiem gdzie. Zobaczymy się.
No może być Ultra Steampunk. Zostawimy to. Idziemy dalej. Przeluneta niech to podniesie. Dobra. Słuchajcie, zabierzemy ich stąd, bo ja nie widzę tutaj sensu ich trzymania. A jednak tracimy siłę ognia, kiedy oni są tutaj. Oni wyjdą i lecą do nas. Są, lecimy. Mamy tego Herolda, to można poświęcić. Mi się wydaje. Jakby nam się udało tutaj wejść, to porządek z plantami. Są tu. Trzywacz. Wiesz co, a luneta podniosła tego steampaka? Tak, podniosła tego steampaka. Więc niech się leczy dziewczyna. 14, dobra, strzywacz, czy ty masz jakieś tutaj formy leków? Super steampak, dajemy lunecie. Do niej podejdź. Luneta. Jednego. Co tu jeszcze dać naszej głównej postaci? Masz jednego. Dobra, na razie starczy tych podchodów. Wszyscy przeładować. Słuchajcie, wchodzimy na ich teren. Najlepiej na glebie. No zobaczcie, zrobiliśmy tu porządek. Mogliśmy jednak tędy wyjść. Reszta naszej ekipy niech też wchodzi. Co wy robicie? Barany. Koniec walki. Nie miało tak być. Super. Się obudzili teraz. Oj. Krzywacz. Nie miało tak być. Chciałem w taki sposób tego zrobić, słuchajcie. Nie wyszło z tego nic ciekawego. Koniec walki tam. Krzywacz, weź się ulecz. Ostrzywacz, leczymy się. No szkurde. Miało być po cichu i wyszło jak zwykle, słuchajcie. O dobra, całkowicie wyleczony, fajnie. Zmieniamy broń. Słuchajcie, co się stało, że on nie może broni trzymać? Co się stało? Co, może tylko na stojąco z tego strzelać? Ojeju. Dało nam niemożliwość strzelania. Słuchajcie, przyspieszę to trochę.
Nie jest w stanie tu strzelić nawet. Dobra, niech oni strzelają. Oni marnują amunicję, więc to jest dla nas korzystne. Rol, to mi się tak nie podoba, że nawet nie macie pojęcia. Nie wiem, czy nie spróbować tam po prostu wbiec. O, fajnie, dobra, wczytujemy. Jednak tryb turowy. Co wy gadacie? Chodzimy w takim, czy zobaczymy, co się dzieje. Jeszcze żyje, kur. Dobra, wczytujemy. Nie chcę, żeby to tak się skończyło. Lepsze rozwiązanie było wcześniej. Ale czekajcie, ja nie wiem, czy ja tu gdzieś... Nie, jednak nie. No kurczę, no słuchajcie, nieciekawa sytuacja. Dobra, podejdziemy do nich troszeczkę. Tak, nasza luneta. Nie sięga go, świetnie. Jakby kucnęła? Tak, dobra, strzelaj. A ty? Nie trafiasz, dobra. Ty? Dobra, trafił. Niech kucnie. Kończymy turę. O, luneta oberwała. Dobra, luneta połóżczy. Ciągniesz go, ale jak tak tutaj podejdziesz? Już niezbyt. 80. A nasz kolega za bardzo. Świetnie. Dobry. Świetnie. No nie świetnie, zabili nam gościa. Kurde, słuchajcie, ta misja nie jest wcale taka łatwa. Może oddać strzał, więc dobra, na razie stawiamy w tej pozycji. Nie strzela do swojego. Teraz się inaczej to potoczyło i też niezbyt ciekawie. On ucieka. Czeluneta 95. Prawie martwy. Z tego nie wyszło niestety. No to weź. Nie! Ty masz iść, baranie. No i nieciekawie. O! Gdzie? Warto robić częściej save'y. Dupa. Luneta. Ciągnij go, proszę. Co on jest, kurczę, Robocop? Zero. Spróbuj, może ci się uda. Aj dupa. No i właśnie. Tak to się potoczyło. Słuchajcie, to jest ostatnie wczytywanie. Jak teraz tak się stanie, słuchajcie, ja... Dupa tam. Dobra, słuchajcie, wytnę wam to. Dobra, słuchajcie, wracam do was. Musiałem troszeczkę inaczej to rozplanować. Musimy dać trauma steampacka naszemu dowódcy. A, on to już nie.
całkowicie wyleczony. Świetnie. Tak. Tu zobaczmy, co tu się wydarzyło. Zapiszę to. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Był z wami Godzmienion. Hej, hej.